Zostałem sam na 5. Przegrywamy. -6500 HP. Siemanko, witajcie. Jeżeli myśleliście, że najnowsza aktualizacja dała nam nowy interfejs załogi, system poziomu elitarności i Mirny 13, tylko i wyłącznie te rzeczy, to jesteście w błędzie, ponieważ jeżeli klikniemy pełną listę zmian na stronie WOTA, to dowiadujemy się m.in., że czołg Bofor Stormwag dostał dosyć fajnego buffa. Dlatego właśnie pokazuję wam Stormwagna, a zaproponował to komentator Degustator pod ostatnim filmem. Dostał aż 65 łapek w górę i pokazuję wam, jak się sprawuje Stormwag. I możliwe, że jest to czołg warty wyciągnięcia z garażu. Jeżeli go macie, to zwróćcie uwagę, bo mogliście nie wiedzieć kompletnie o tym, że ten czołg został zbuffowany. Lista dokładnie zmian wyświetla wam się tu po prawej. No to są dosyć drobne zmiany, ale mimo wszystko mogą być odczuwalne. Na przykład rozrzut na 100 metrów, rozmiar celownika. Jak widzicie, te peski naprawdę ładnie mi tutaj siadają. No i jak będzie mi się grało, to oczywiście werdykt wydam po rozegraniu tych 3-4 bitew. Na ten moment ta celność wydaje się być bardzo, bardzo sympatyczna. Największą zaletą Stormwagna jest jego pancerz na wieży, ponieważ no, jest to nieprzebijalne dla 8 tierów, dla 9 i też sporo 10 będzie mieć problem, żeby przebić Stormwagna po wieży. Aczkolwiek największym minusem zatem jest jego DPM, czyli uszkodzenia na minutę. Ładujemy 12 sekund, działo, które strzela za 400 i to nie jest jakiś super wynik. Zapomniałem o tym, że te niszczyciele mogą stać z tyłu. Jakoś tak wyleciało mi to z głowy. Zazwyczaj z tej strony się nie wychylam, ale trudno, mam nauczkę na pewno na przyszłość, żeby tego tak nonszalancko nie robić. No niestety, pomimo tego, że mam dobrą depresję działa, to i tak nie mogę grać w tej pozycji. Wydawało mi się, że może tam powychylam się na wieżę i coś zrobię, ale nie ma opcji. Można go było zdobyć w paczkach świątecznych, gdyby ktoś nie wiedział w zeszłym roku. I raczej to nie była pozytywna nagroda, jak komuś wyleciał Stormwagn. Ja na przykład nie byłem fanem, jak zagrałem na początku bitwy tym pojazdem. Ale może teraz to się zmieni. Kari przejeżdżające. Joch do mnie strzelił, list się wychyla, niestety. O, nie strzelił do mnie. Ogólnie ten pancerz, ta płyta, która jest tutaj, jest bardzo łatwa do przebicia, jak możecie się spodziewać. Natomiast ta górna część kadłuba, tutaj sporo rykoszetów idzie dosyć podobnie jak w szwedzkich medach, na przykład 9, 10 tieru, UDS-ach. Tam bardzo często odbijamy się od tej górnej części pancerza. Tak tutaj jest dosyć podobnie. Natomiast ta dolna płyta jest łatwa do przebicia. Kątowanie, strzał w lisa niestety, ale gdy się kątujemy, to przeciwnik może nas strzelić w to takie miejsce. To jest charakterystyczne dla kilku czołgów. Ten element pancerza, nie wiem jak to nazwać, pokrywa od silnika, czy możecie mi poradzić w komentarzach, bo sam jestem ciekaw, jak to się konkretnie nazywa. Ale to odstające coś, nie wiem, czy przypadkiem nie strzelił w to miejsce. A nie, on mnie przebił chyba od boku, o ile to był on. Muszę to sobie też przeanalizować. Chciałbym wjechać za wrak i grać sobie tutaj na wieżę, czyli być w swoim, powiedzmy, naturalnym środowisku dla Stormwagna. No i tutaj chciałem sobie odpowiednio przepchnąć ten wrak, ale okej, strzela robi to w taki sposób. Dobra, to spróbuję się jakoś tak wychylać. To działo mi blokuje, więc jednak nie. No, mogę przepchnąć ten wrak razem z nim. Tylko pytanie, czy to będzie dobre. Na pewno chcę się ustawić tutaj. No i teraz nie powinienem być do przebicia. Jest taki malutki, bardzo malutki włazik na samej górze czołgu, którego przeciwnik może przebić. Czekam na dolną płytę. Niestety nie. Chciałem dobić tego jocha. Dobra. Nie powinni mi zrobić. Tak mi się wydaje. Czy tak to będzie, to zobaczymy. Na razie oddali dwa strzały i to były dwa strzały nieskuteczne. Skupiłem na Kari, tylko nie wiem, czy to przebije. Mam załadowaną zwykłą amunicję. Świeciło się to na pomarańczowo. Też to jest jakiś większy dystans. O, Borsig dobił 112. Kari strzeliło. Ale no ja nic nie strzelę, muszę podjeżdżać, bo tutaj każdy będzie mi zasłaniać i nic nie zrobię. Ta 4-4 jest na dobicie, ja odbijam do prawej. Wolę tutaj się schować od razu od niszczycieli, które mogą być na tej półeczce. Skupiam, dobra, ktoś już dobił te 4-4. Zjechał nasz istrza, dobija go. Nie wiem co z tymi niszczycielami, czy ktoś będzie tutaj w tych krzakach. No bo jest Turtle i AMX da bez spota. Oj, Kari. Nie skupiłem celownika. Okej, okay, AMX jest tam. Ja nie będę mieć bicia na niego, więc zjeżdżam na dół. A tu jest żółwik. No to podjeżdżam. Nie zdążyłem dobić tego AMX CDA i też
ISA 3. Tak prezentują się screeny końcowe, oznaka trzeciej klasy. 2000 uszkodzeń, nie jest to jakiś świetny wynik. Zarobkowo tak to się prezentuje, lecimy dalej. Na dębinie spróbuję pojechać na stronę czołgów średnich, ale muszę być bardzo uważny, bo zazwyczaj to przeciwnik wygrywa. Chociaż Buras już wraca prawie że do garażu, jest bardzo obity i z szósty podjechał. Mamy tutaj 2 dziewiątki i 3 ósemki. Nie są jakieś beznadziejne te czołgi, które podjechały z naszej strony. Też przeciwnik ma trochę czołgów w mieście, na co trzeba zwrócić uwagę. No, jestem ciekaw, jak się rozwinie ta flanka, bo Torwakt wydaje się być idealnym czołgiem, żeby grać tu na tych pozycjach, wychylać się na wieżę. Ale czy to będzie miało miejsce, zobaczymy. Przejeżdża to 8-3-2. Ja chciałbym dać mu wsparcie, bo jeżeli on tu sam przejdzie, to my no nie zapewnimy mu tego wsparcia, na jakie on zasługuje. Jest paton, niestety nie trafiam. Ja dojadę do naszego to 8-3-2 i będziemy w dwójkę się wychylać na te buraski, AMX-y i tak dalej. Powinno to wyjść dobrze. Jak to będzie w praktyce, to oczywiście zaraz się dowiemy. AMX-30 nie spodziewał się chyba na 100. Pokazuje bok wieży, przebijam, odbijam skorpiona, odbijam buraski. Niestety skorpion jest gdzieś tutaj, będzie nas kontrować przy wychylaniu się, ale buraski się wycofały i w sumie to nam to powoduje, że na tej stronie to wygląda całkiem wszystko sensownie. Tam jeszcze Gesor się odbił, ale IS-6B mnie przebił z lewej strony, w ogóle gdzieś tu z dołu. No, KPZ nawet zjechał na dół, jak Pantera tu myśli. My odwracamy trochę uwagę, ale nie chcę już się stąd wychylać, bo ta pozycja mi za dużo nie daje. Najlepiej byłoby zjechać sobie jak większość czołgów i skrócić dystans pod przeciwnika. Chociaż Buras się wychyla i tu mógłbym oddać strzał do niego, tylko teraz niestety chyba zbiorę, bo za bardzo się pokazuje. Okej, okay, oddałem strzał, cofka, żeby nie pokazać dolnej płyty przypadkiem. Jest okej. Okay. Dobra, KPZ wychyla, on odwraca uwagę, tak samo jak T5 będzie, i z szósty strzelił. Raczej nie powinienem zebrać, jest skorpion, dobra, skupiam celownik. Skupiam, pewniejszy strzał. No i to wchodzi. Zapomniałem, że gram na modułach ulepszone wzmocnienie. Uważam, że na czołgi ciężkie to wręcz podstawowy moduł. Dosyłacz, wiadomo, nie muszę tłumaczyć, tym bardziej na tym czołgu, jeżeli tu naszą zmorą są uszkodzenia na minutę. I jako trzeci moduł dałem ulepszone celowanie, czyli zmniejszenie celownika. I szczerze powiedziawszy, myślę, że wentylacja będzie chyba jednak lepszym wyborem, bo ona i mi poprawi wszystkie te parametry, a nie tylko tą celność i chyba skupiałbym się na wentylacji i taki moduł wrzucił. Turbosprężarka, jak widzicie, też by się przydała, bo ten czołg demonem prędkości nie jest, ale niestety nie możemy mieć wszystkiego i wydaje mi się, że ten zestaw, który przed chwilą powiedziałem, byłby optymalny, ale kto wie, oczywiście są różne preferencje. Gestor chyba trochę się wystrzelał, KPZ wjeżdża w ogóle. KPZ się w tej bitwie niczego nie boi. To jest dla mnie takie zaskoczenie i cały czas żyje, to jest wręcz no, fenomenalne. Dobra, ja przejeżdżam dalej, widzicie, do KPZ-a nikt nie strzela, ja wychylam się od razu, RHM do mnie strzelił. Ale okej, 10-3 wygrywamy, trzeba skracać dystans. Ciekawe, co robi nasza jak Pantera i T5 będzie, jakiego czołgu oni szukają, jadąc na linię K do samego końca, zamiast tutaj skrócić. Warto obserwować minimapy, moi drodzy. Jest RHM, skupiam, strzelam, trafiam, 308. No i jedziemy dalej. Oho, A75 jest nawet i tyłem, tylko musi teraz się cofnąć. Był w moim celowniku, nie wiem czy doda radę, uwaga, czy złapie kąt na 7.5. No jest kawałek wieży, ale to jest przód niestety. Nie wiem czy to przebije, on się patrzy na mnie. Ło, przebiłem, 146 dolna płyta, nie byłem tego pewien, bo to spory dystans, ale udało się, więc bardzo fajnie. No na projekt to chyba nie zdążę. Oczywiście screeny końcowe obowiązkowo pokazuję, bo to czołg premium zarabia więcej. Zobaczcie przy takim wyniku jak to się wszystko układa. Oho, FV przejeżdżający, skupiam celownik, strzelam, trafiam, przebijam. Super, mapa to oczywiście Cichy Brzeg. Ja spróbuję pojechać na kwadrat D1, tylko mam pewien dylemat, mianowicie jestem chyba jedynym czołgiem, który chce tam pojechać. A tam już widzę, że jedzie Defender i jeszcze jedzie chyba WZ-a, więc trochę się obawiam tego wszystkiego. Więc na początku dam wsparcie tutaj. Mogę oddać darmowe strzały, zagram najwyżej jakoś defensywnie, zachowawczo. Nie będę przejeżdżać, żeby pchać się samemu na te wszystkie pojazdy, bo jeszcze zginę. A jeżeli mogę oddać kilka tych strzałów za friko, no to oczywiście to zrobię. I teraz sobie zdałem sprawę, że nie zamieniłem tej wentylacji i gram nadal z ulepszonym celowaniem. Defender, zobaczcie, nikogo nie widział i od razu zdecydował się, żeby zjechać na sam dół.
Dostał darmową pestkę i teraz będziemy się z nim wymieniać na bliskim dystansie. Gdyby był dalej, to teoretycznie ja miałbym przewagę, ale mimo wszystko wolę chyba, żeby on podjechał. On w ogóle zapędza się bardzo, bardzo... Aj, ja tego nie przebiłem. Źle przycelowałem, przyznam szczerze. Mój fatalny błąd. Zaświeciłem bugi. Czy my to utrzymamy? Mam WZ na plecach i to też jest problem niestety. Jest ten bugi, ale... Mój cel numer jeden to oczywiście Defender, którego przebijam. Dobra, w końcu ktoś mi wypchnie tego... tą WZT i Defender się odbił. Zadziałał pancerz górnej płyty i te rykoszety bugi niestety celuje do mnie. Dostałem w celowniczego. Dobra, przebiję go pod takim kątem. Sklejka to jak najbardziej dobra informacja dla mnie, bo on w sklejce powinien mieć spore tarapaty i jak widzicie odbił się. Więc bardzo fajnie z jego strony, że chciał ze mną się skleić. No i go dobijam, został bugi z przodu, no i mam flankę wyczyszczoną, więc warto było nie podjeżdżać, bo gdybym podjechał, to Defender wylałby się na mnie i bugi by dojechał i nikt nie dałby mi wsparcia. A tak to wszystko wygląda naprawdę rewelacyjnie, bo to ja zaraz odbiję sobie kluczową pozycję, czyli kwadrat C1. W międzyczasie bardzo wam dziękuję za ostatnie subskrypcje od was, no bo wbiliśmy 84 tysiące subów, coraz bliżej tej magicznej liczby 100 tysięcy subskrybentów. Nie ukrywam, jest to jakieś moje marzenie, nawet i cel główny, więc byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili tego suba. Kto jeszcze jest niezdecydowany, zachęcam was serdecznie. No a ja tu wychylam się na C1, nikogo nie widzę. Chyba zdecyduję się, żeby skrócić dystans i podjadę bardziej pod przeciwnika, tylko trzeba trochę mimo wszystko uważać, dlatego pojadę bardziej od tej lewej strony, tu są nasypy, ewentualnie mogę odbić w lewo i w sumie może to zrobię, odbiję sobie po tej lewej, oj, mam spota, strzelam od razu i przejeżdżam sobie do tego dołu, który jest tutaj. Tu będę bezpieczniejszy. Zwróćcie uwagę, że te czołgi przejechały sobie przez środek, przejmują nam bazę. Przegrywamy pod względem punktu wytrzymałości minus 3000, dlatego ja nie będę szturmować pod bazę przeciwnika, tylko postaram się wrócić i wyczyścić te czołgi na naszej bazie, w pierwszej kolejności, a dopiero potem pomyśleć o jakimś podjeździe. Myślałem, że może też tu kogoś spotkam z drużyny przeciwnej przejeżdżającego, jakiegoś niszczyciela czy coś, ale widzicie, nasz hord będzie mieć problemy z P4-3 i FV-em. Ja tu chciałbym się skupić i znaleźć FV-a. Też z drugiej strony nie chciałbym być wykryty, ponieważ pewnie dostałbym w plecy od tego IKV albo od innych czołgów. Czołgi ciężkie nam przegrywają, więc uważam, że popełniłem dobrą decyzję z tym powrotem, bo wtedy sobie zajmę jakąś bezpieczną pozycję i będę bronić bazy. Tylko najpierw muszę rozwalić tego FV i muszę rozwalić P43. Na ten moment oni nie wiedzą o moim przyjeździe. Dobra, FV kapuje, FV niestety jest dobrze celowany, ja dobijam, od razu jadę po to P4-3, niestety zbieram, Challenger będzie przejeżdżać, jak rozwalę P4-3, mam nadzieję, że tylko maksymalnie jeden pocisk zbiorę, a nie więcej, no bo już mam 600 HP, tylko, come on, gdzie jesteś P4-3, nie chcę zbierać kolejnego strzału, ale chyba niestety to będzie miało miejsce, aj, prawie, no dobra, tutaj mam bardzo dobrą pozycję, tylko minus jest taki, że jestem na jeden lub dwa strzały od niektórych czołgów. Mianowicie stąd będę wychylać się na wieżę i będę też fajnie punktować, tylko przypominam, Torwag nie ma super DPM-u, żeby zrobić dużo uszkodzeń na przejeździe, bo to jest strzał co 12 sekund. Zostałem sam na 5, przegrywamy, minus 3500 HP. Co zrobi Challenger? Czy on się gdzieś tu mi wychyli? Czy on nie wyjedzie bardziej z przodu przez tą dziurę na przykład? Też muszę mieć to na uwadze niestety. Zobaczcie, jest Challenger, zaświecił mnie, ja go nie widzę. Minus grania czołgiem ciężkim, ktoś tam jeszcze z tyłu strzelił, Nashorn się odbija, Fałka się odbija, ja strzelam do Nashorna, dostał 424. Na całe szczęście ta wieża jest bardzo mała, przez co nawet w bok wieży jest ciężko strzelić, a ja dostałem wizjer, nie wiem czy go nie naprawić, Fałka strzela z hajaku w ogóle, muszę kogoś zaświecić, sam zostałem wykryty, ta Fałka strzelająca z hajaków. Nie wiem, szukam jakiegoś czołgu, do którego mogę strzelić. Niestety to wiąże się z tym, że muszę bardziej się pokazać. Jest Challenger.
Muszę go zgąskować, a niestety pokazałem bok wieży do skorpiona. Szkoda, szkoda, szkoda. Udało się oddać jakiś jeden strzał na ślepo, 4200. No, brakowało wyciągu. Żałuję, że straciłem tyle tych punktów wytrzymałości. No, ale nie wiem, czy jakoś mogłem to zagrać o wiele, wiele lepiej. Raczej wątpię, to była trudna sytuacja, bardzo do wyciągnięcia. Lecimy dalej. Linia Zygfryda, losowanie z dziewiątkami. Będzie ciekawie, zobaczymy, jak z tym pancerzem na wyższych poziomach. No tutaj zabawa się zaczyna. Na początku Conqueror odbijający się. Jest drugi Conqueror. Ja celuję te górne części. Niestety to nie weszło. Wydaje mi się, że będziemy trochę jak w tym memie ze Spidermanami patrzeć na siebie i nikt nikomu nic nie będzie robić, ale kto wie, może ja zostanę przebity albo ja kogoś przebiję. Na razie Conqueror dostał. No i ja też przebiłem. Zobaczcie, 8 kontra 9 tier na wieżę. Też chowam oczywiście kadłub, dolną płytę. W taki sposób też delikatnie się podbijam. Im jesteście tak bardziej podbici, tym bardziej chowacie włas. No to jest logiczne, że włas będzie po prostu schowany, a więcej tego działa i jarzma będzie widoczne dla przeciwnika. Dlatego warto się w niektórych miejscówkach, jak gracie na wieżę, podbijać. W taki sposób, jakbyście grali trochę obiektem 279. Aj, to nie weszło, nie poleciało. A ja znowu zapomniałem dodać tej wentylacji. Nie wiem, czy to będzie jakiś fatum. Postaram się w kolejnej bitwie to zrobić, bo cały czas zapominam. Ale rykoszet, szkoda. No chyba na dłuższą metę ja bym wygrał ten pojedynek, tak mi się wydaje, ale... O, no i weszło, kolejny raz obity. Ja już 2000 odbitych uszkodzeń, a tu byłby IS-6 tyłem, tylko no niestety jeszcze 5 sekund dobre ładuje to działo. A teraz zwróćcie uwagę, że nasze czołgi średnie podjechały. Mają tam szarfutura, myślałem, że może jakoś na niego się wyleją i go rozwalą, ale to raczej nie będzie jeszcze miało miejsca. Tu podjechał sobie Pershing. Ja myślę, żeby nie zagrać właśnie razem ze Skodą T50. Przejadę sobie w taki sposób. Zostałem wykryty, ale jest git, bo nic nie zebrałem. Ja podjeżdżam. Mogę to zrobić. Nie wiem, jak z tą kobrą, czy ona była do góry, czy była na dole. No bo już nie ma szarfutura. My ruszamy sobie tą stroną, więc to idealnie współgra ze mną, no bo ja podjadę sobie od tej strony miasta. Wiem, że z pleców nie będę dostawać. Wjadę na Pershinga i wypnę go pod resztę czołgu, zaświecę niszczyciele, zaświecę kobrę do naszych medów, razem współpracujemy. Nie wiem, czy wy widzicie jakby sens tego zagrania, mam nadzieję, że tak. Ruszyłem w momencie, kiedy nasi ruszyli i to idealnie będzie ze sobą funkcjonować. Taka dobra wymiana. Może dobiję, nie dobiję z tego Pershinga. Wychylam się tutaj na Progetto. Dobra depresja działa, ale nie widzę go. Jest Gesor, on nie powinien mi nic zrobić. Jest tutaj IS-6, on strzeli do Progetto. Cały czas kobra spotowana, akurat nasze medy za bardzo nie strzelają, ale teraz widzę, że zaczynają. Fokus Progetto, bo to magazynek, aczkolwiek kobra też jest jeszcze straszniejszym magazynkiem, jeżeli tak to mogę ją określić. Kobra dostała, ona nie widzi tutaj chyba miejsca, żeby łatwo mnie przebić, możliwe, że ładuje, ale i tak fokus kobra, bo to duże zagrożenie, jest już na jeden strzał, więc spoko. Ja tu się dalej wychylam, jest obsydian schowany, ja mu nic nie zrobię, ale jadę na czołgi ciężkie, no bo tu mimo, że... Oho, dobra, Archemd mi przyfasolił za 700 ponad, ma grube działo z hitów, udało mu się mnie trafić i przebić, jest prog, chciałbym się w coś celować, oddać pewny strzał, ale nie widzę czołgu, Archemd znowu strzelił. No mamy plus 2000 HP, więc raczej tego nie przegramy. Chyba pojadę po prostu zaświecić tego RHM-a. Aj, szkoda, że nie dobiłem Gesora. Plus 1000 HP. No nadal sytuacja jest chyba pod kontrolą. Tylko pytanie, co z tym Borsigiem. Dobra, jego w końcu nie ma. RHM na wprost mnie, wszystkie czołgi na spocie. Jestem na dwa strzały do RHM-a, więc luzik. Nie powinno się tutaj nic niepokojącego wydarzyć. On może jest gdzieś w tym krzaczku. Albo jak tutaj gdzieś uciekł, nie wiem. Aha, chciałem powiedzieć, że może mnie tylko podpalić z takich niewygodnych rzeczy i to zrobił. Tak prezentują się screeny końcowe. No 2300, szkoda, że zginąłem. Ale trudno, nie można mieć wszystkiego. Zamieniam od razu na wentylację. Zobaczymy, jak będzie się grać z wentą. No to lecimy. Jeszcze jedną bitwę, ostatnią. Dziewiątki na Erlenbergu, jest Obsidian. A ja myślałem, że oddam jakiś strzał do niego. Jest E75, co prawda chyba wcelowany.
może to nie jest jakaś najlepsza pozycja. Myślałem, czy by nie przejechać na drugą stronę, ale trochę przestraszyłem się, bo tutaj jest bardzo dużo czołgów. Widzicie, że przeciwnik gra tam agresywnie. Podjechała jak Pantera, AMX i tak dalej. Więc trochę się wstrzymałem z tym wszystkim. A zagram sobie tutaj, tylko zobaczcie, że to jest spory minus Torwagna, o którym tak się nie mówi. Czyli jego wielkość. Nie mogę... No, większością czołgów, gdybym się tu wychylał, nie wiem, Super Conquerorem, Conquerorem, innymi czołgami, to stąd sobie normalnie gram na wieżę i jest wszystko git. A Tormag jest takim niskim pojazdem, że dużo tych pozycji nie działa. Aczkolwiek to też spowoduje, że niektóre inne pozycje działają, to działa w dwie strony, ale takie typowe miejscówki, do których jestem przyzwyczajony, niestety, ale się nie sprawują. Ogólnie rzecz biorąc, to mogę próbować robić coś w mieście, mogę być bardziej jakby aktywny, ale moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem to teraz jest trochę zagranie jak niszczyciel i wcelowanie się w te wszystkie czołgi, które tam agresywnie grają, stojąc na tych półkach. My nie mamy żadnego czołgu stąd, który może cały czas obijać te pojazdy, które podjechały. Zresztą widzicie, jakie ja mam bicie na Progetto, jakie ja mam bicie na Panterę i to Kari, tylko może podjadę wyżej i będę mógł non-stop do nich strzelać, więc... Bardzo nietypowo jak na czołg ciężki, ale chyba jestem do tego zmuszony, bo bez tego tamta strona nam prędzej czy później szybko padnie i zrobi przeciwnik taką przewagę, już ma 4000, że my w ogóle tego nie wygramy, nie ma żadnej opcji, więc chyba lepiej zrobić coś takiego niż podjeżdżać w mieście i tracić HP. A i szkoda, że nie poczekałem na Kari, muszę być pewniejszy tych strzałów, bo ładuje 12 sekund. Dobra, pewny strzał w Musa. Dobrze, to wchodzi, 370. No i tak mogę sobie punktować po kolei. Teraz zaraz będzie Kari. Jak Pantera mocno obita, Mus podjeżdżający. Widzicie, ja mam tu ich jak na patelni. Jeszcze podpaliłem, więc rewelacja. Kolejne czołgi też będą przejeżdżać. Na MX-1390 przejechał. Nie wiem, czy Kari zostanie wykryte, czy nie. Teoretycznie mógłbym nawet zjechać z tej górki, żeby mieć zasięg widzenia na Progetto i na MX-a CDC. I to uczynię, żeby móc do nich strzelać, bo... O, jak widzicie, mocno zostali obici, jest bokiem, to Progetto skupiam, strzelam, nie trafiam. Szkoda, w tym wypadku akurat to ulepszone celowanie byłoby lepsze niż ta wentylacja, tak sądzę. No, ale trudno. Czy ja wyciągnę tego MX-1390? No może mi się uda. Zobaczcie, że chyba mam na niego bicie, to on jest za takimi... A jednak nie mam, on jest bezpieczny. Wydawało mi się, że on jest za... No wiecie za czym, za tymi samochodzikami. Dobra, Kari zostało, tam AMX-CDC, Progetto już bardzo mocno obici. A tu jest jak w ogóle jakiś kamień. Myślę, czy by teraz nie podjechać do miasta. Zaświecę Kari, może ktoś będzie strzelać po tej moim spocie. Ja podjadę do E75 i będę wychylać się jakoś na wieżę. No i przy okazji zaświecę te czołgi tutaj, ewentualnie zawsze mogę odbić bardziej do miasta. Spróbuję tego zagrania, bo Progetto jest wycofane, a MX-CDC jest tu, Kari ma spota, Kari do mnie zaraz strzeli, ale ja dobiję CDC-ka. Możliwe, że Kari, nie no, chyba przebije mnie niestety. Niestety tak. Ale zobaczcie, Kari zbiera po asyście. Minusem jest to, że E75 o wszystkim wie i już nie ma tego elementu zaskoczenia. Ale może nie jest gotowy. Zaraz to zobaczymy. No i kurczę, jest gotowy. Oj, często dostaję chyba ten Tornwag silnik. No i nie przebiłem dolnej płyty. Ładuję złoto. Mam dobrą pozycję, tylko jest problemem Kari, które może się na mnie wychylać. No, wychyla się na mnie Kari, ja to zbiorę i nic z tym nie zrobię. Jestem na jeden strzał. E75 się na mnie patrzy. Ja liczę na to. No tak, Kari, zobaczcie, jak dostaję za to. Ja wiedziałem, że zagranie Kari będzie takie, że on do mnie strzeli i będą tarapaty, ale prędzej czy później moi sojusznicy już się ustawili tak dobrze, że go wyciągną. Więc wytrzymałem to wszystko i nie spanikowałem, żeby nie wychylić jakoś głupio do E75. No dobra, próbuję się wychylić i strzelić go we włas. Powinienem mieć lepszą sytuację. E75 trochę panikuje. Zobaczcie, że oberwał i został wypchnięty. 8 tier na 300 HP wypycha E75. Więc o czymś to świadczy. Kari jest tam, więc okej, nie boję się. Więc wychylam się tutaj. No Jocha nie widzę, ten H już nie ma. Może spróbuję strzelić do tego E75. Nie wydaje mi się, że ktoś tam jest dalej. Spróbuję, zobaczymy, może się uda. Nie wiem, co z tym E75. Trochę obawiam się tak nonszalancko wychylić, więc mimo wszystko spróbuję się też skontować. Jest E75, które też się kontuje. Jeżeli E75 strzeli, no to wyjadę. O, on strzelił. Tak mi się wydaje, że oddał strzał.
Tylko czy mi polosuje? Powinno polosować 356, a 75 długo ładuje. On tu jest schowany. I nie przebiłem dolnej płyty i on mnie dobił, no nie, już się chowałem. I to są screeny końcowe, żałuję, że nie przebiłem E7-5. Szkoda, bo na dębinie ten strzał z takiej odległości mi wszedł. Wydawało mi się, że łatwiej będę go przebijać, a tutaj dwa albo trzy razy rykoszet, no trudno. To była ostatnia bitwa na Thornwagnie. Ostatnio grałem nim z rok temu i wydawało mi się, że jest no poniżej przeciętnej. Tak teraz mogę trochę powiedzieć, że stał się pojazdem przeciętnym. Nadal czuć brak DPM-u, ale ta celność i tak dalej nie była najgorsza. Było czuć tą różnicę, jak się nim porusza, że jest trochę szybszy, że trochę ta celność jest lepsza i jest poprawiony. Generalnie warto spróbować, jak ktoś ma Thornwagna, odkurzyć go w swoim garażu, bo może będziecie pozytywnie zaskoczeni. Tak samo pozytywnie zaskoczeni możecie być, klikając link z mojego opisu do Eneby, no bo na przykład jest Spider-Man, gry za mniej, zobaczcie wszystkie jakieś części Spider-Mana, może ktoś jest zainteresowany, żeby popykać, tak samo są różne inne promocje, Super Mario Bros. Albo gry sezonu, może złapiecie coś do siebie, w tym momencie kodu rabatowego nie ma, ale jak będzie jakieś, to oczywiście dam wam znać. No, możecie sprawdzić ofertę Eneby, klikając z mojego linku w opisie, bardzo wam polecam. No i ja będę kończyć, dzięki za odcinek, trzymajcie się, miłego dnia, to elo!